Powiedz mi, kurczę, jaki jest dalszy plan? On to chodzi. Ja tu śpię, ja tu nie śpię. To się zdecyduje. Wiecie, bo to taki wschód słońca jest bardzo wcześny, zanim to słonko wyskoczy, to jeszcze chwila nie minie. Nie będzie go coś tu. Właśnie mamy 6 lat. No i będzie, będzie. Bo zaraz utonie, kurczę, no. Łapiesz? Powiedz im, że to jest Jack Daniels i tylko, żeby nie było nikomu zimno. I więcej nie ma. Okay. Czyli mam podawać dalej? Tak, tak, tak. Począwszy od Alana i Rechmana. Owszem. No? Really, I can't with my... You know, I give milk. To? To Marino. Oh. Yes! So yeah, that's why I can't. For her, it's not good. Sorry, I forgot. No, it's okay. Agatka raz strzeliła banie, jak karmiła Adasia, nie? Co? Strzeliła banie raz Agatka, zapomniała się i jak karmiła Adasia, nie? I Adaś tak sobie ładnie, wesolutko tak siedział, kucał w łóżku, potem tak się kiwał, tak. Thank you.
Normandia! Wysiadka! Okay. Okay. Paradis. Le paradis. Yes. Paradis. Très bien. Moi, je suis tombé. Attention, je vais glisser. Biegaj, poszedł tam. Nie pływa. A ja tak. No teraz. Jeden konserwanci. Jeden mały konserwanci. Jeden mały konserwanci. Tylko osoba ekologiczna mogę go zjeść. Myślę, ile sobie i tak oszczędzę. Rzuca, że zdrowa. Nie, pisze 4-6 stopni, to ja daję na jakieś wyjątkowe walory. No, no i co? Wyjątkowe walory są, prawda? No ale nie, obiektywnie, dobra, ale Zelena, ale Zelena. Chemiczna. Chodź ja, kapitan. Brawo! Że jakiś reportaż czy coś, wyjdzie gdzieś jego wziął w lożu czy coś, złapali jakieś niby tego tam. Stają, ktoś ma tylko pysy, masz tego tu ubranie. Pana. No, znaczy tu bywa, bywa, bo tu, tak, tu wykraja i tu wykraja. Tam nie, tu będzie med, to może tam będzie dalej dwa, nie? Ale nie ma nikt, nie? Dziękuję. Nie, ona woda. Spróbujemy? Muszę jeszcze trochę spalić się z tą myślą. Skoro robisz bardzo mocno. No tak, jakiś taki kiczowaty zachód słońca nie, musi być. To, nie? Bo nie, to nie jest kiczowaty, przepraszam bardzo, nie? Bo każdy myśli, że taki zachód słońca jest wszędzie, tylko kurwa nie nad Wisłą. O, no, no. Naprawdę. I warto pokazać, że taki sam kicz jest też nie nad Wisłą, wiesz? Nie no, wszędzie mamy ten sam kiczowaty zachód słońca trochę. Tak, ale chodzi o to, że pokazują go różnie i w górach, i pokazują, i nad morzem, inne pierdoły, prawda? No i musimy coś takiego pokazać. Powiedz mi, co się stało, opowiedz mi, bo ja nie wiem, nie? Tak jak mi opowiadałeś. Ja rozumiem, tylko że jest do południa, to ja w ogóle nie dzwoni się do mnie do południa. No. Okej, okay. Ale ty mi przypomniałeś, kamera poszła. Poszła. W zasadzie trudno powiedzieć, co się wydarzyło. No. A, nous avons eu un petit problème de navigation. Jestem w części dziobowej łodzi, gdzie jest kuchnia. I nagle bez żadnego ostrzeżenia, ani hałasu, ani pomruku. Pod odbojnicę poszła burta, pod odbojnicę drugiego statku poszła burta naszej jednostki, czyli Galara.
I w jednej chwili po prostu wszystko się podniosło, pokryweczki, jakieś inne małe szpaje, ale jest, na razie jest konsternacja, tak? Ale wszystko trwa bardzo krótko. Wiem, rozumiem, a ja do południa w ogóle nie mówię do ludzi, no w życiu, rozumiesz, naprawdę. To jest no tak, to trudne, już jest po południu. C'est un problème qui arrive sur chaque fleuve, aussi bien sur la Loire que sur la Vistule. Miałam taką wizję, jak przelewaliśmy to Tratwa Meduzy. Francuski romantyzm można by oprzeć na takim obrazie, na przykład Delacroix. I w związku z tym fala odbijająca poszła najpierw na łódkę, a później w związku z tym, że przechył był na dziób, i następna fala dołożyła, no i wyporność galera jakoś nie dała nam już po prostu nadziei, może albo nadziei dawała, że to wylejemy, no rzuciliśmy się wszyscy wylewać. Tout transbordé sur le bateau français qui ce jour-là a permis de sauver l'ensemble de l'expédition. Łódź francuska była nietknięta, więc przerzucaliśmy wszystko na łódź francuską, wszystkie szpaje. A zatapiała się nasza łódź. Nie było wiadomo, dlaczego właściwie się zatapia. Sous la voile. Je me suis occupée des enfants, donc j'ai pas bien vu ce que eux faisaient. Je les entendais, mais c'était rigolo. Zwykle wpadałem. Zwykle to znaczy raz, ale dla załogi stało się to już zwykle, że wpadałem do wody co flis. I nie mówię, że oczekiwano tego ode mnie, ale w pewnym momencie postawiwszy na trójnogu do ogniska nogę, wpadłem, po prostu załamał się ten trójnóg, wpadłem do wody. Dla mnie to nie była jakaś taka sytuacja, która by powodowała, oprócz oczywiście pewnego zaskoczenia związanego z gwałtownym nabraniem wody, to żeby to miało jakiś charakter, nie wiem, no, katastrofalny, czy też po prostu no, wprowadzało jakiś nastrój paniki albo albo nie wiem, no, jakiegoś takiego zniecierpliwienia. Jak się już wyzbierałem z tego, to uważałem, że już zaliczyłem wpadnięcie, mogłem się zabrać za wylewanie wody. Natomiast w pewnym momencie się zmęczyliśmy, siadłem sobie na ławce po kolana w wodzie i w tym momencie przypłynął talerz z broskwiniami, który wcześniej żeśmy pieczołowicie kroili, jakoś tam polewali jakąś nalewką. Do tego lał, albo no, no lał deszcz i to napadało już tej deszczówki do tego i to tak płynęło z widelczykiem, więc sobie wziąłem jeden kawałek, potem drugi i odprowadziłem wzrokiem talerz, który sobie popłynął dalej w dół galara. Poszliśmy pod falę i gdyby to była plastikowa jednostka, byśmy zatonęli, ale tutaj drewniana jednostka, super bezpieczna, wypłynęliśmy. Wodę wyrzuciliśmy, popłynęliśmy dalej. Wszystko. Nie, tego nie rób, bo to nie nadaje się do tego. Jak to się nadaje? Kretman ważący swoją straszliwą miksturę. No, mokro. Ludwigiem to jeszcze nie było. No. Skład jest tajemnicą. No. Cieszę się, że to zaraz to będzie. No to przecież wiem o tym, wie? O ja pierdolę. Odrobina nie zaszkodzi, no. Teraz dostaniesz się. Napoju posądnego. Zamknij mu nos. Zamknij. Nos, kazał. Widzę. Widzę.
noska zamykamy i dajemy. Oj, ładnie, mało, mało, piej, mało. Piej, piej, plecu, mało, piej, plecu, piej, mało, piej, 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 dobra, dobra, dobra. No, no, tak to bywa. Co się z tego z przodu inaczej wejść? Albo tak mi kluźni po głowie. Po nie, 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 nie. Nie, poczekaj. Mógł głowę ściągnąć. Ja cię chrzczę na flisaka honorowego. O, o. A, Bóg zapłać. Nie macie, kapelusz teraz taki retmański powoli. Nie będziecie do przodu zadawali. Dziękuję, retmanie. Rękiem dobrze, dobrze, nie, 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 dziękuję, to wie pan co. Tam oglądasz, do tego ja się dalej tak noszę jeszcze. Płynie Wisła, płynie, woda się kołysze. Płacę moja Maryś, a ja nic nie słyszę. Płacę moja Maryś, a ja nic nie słyszę. Do przodu daj teraz, do przodu, prosto tak. Alan, okej, Alan, trzeba! Płyną, tratwy płyną, już są za Lestyną. Pożegnam się w Lisach ze swoją jedyną. Pożegnał się Wisła ze swoją jedyną. Witam. Ja wiem, że to nie dla mnie, no. Jest woda, jest tutaj. Jest woda. Dzień dobry, Zbigniew. Wszyscy żywi? Wszyscy. Wszyscy żywi. Bez żadnych. Paru ciężko przestraszonych. No chodźcie, bo niech cię ucałuję, bo wiesz, tak tam do ciebie całowałem. Hej. Muszę tego, muszę. Nie całuję się, nie całuję się. Cześć, ale. Bienvenue. Bienvenue, oba. Et vous êtes tous vivants. Eh oui, qu'on est tous vivants. Où est Marie? Regarde, elle est bien installée, elle est en train de... Ah, c'est ton, ton. Non, ça c'est mon bateau. Oh, oh, oh. Co to? Zapasy. Lulula! Il est clair. Et il ferme. Et et me pique même pas. Świecie nasz,
Tyś jak ziemia w swej naturze jest twórcą wszystkich nas. Światłem rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. Tam, gdzie źródło jest radości i cichutko płynie czas. Świecie nasz, świecie nasz. Tyś jak ogień w swej naturze jest twórcą wszystkich nas. Światłem rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. W różnych miejscach? No tak, tak, tak. Teraz są paruciska. Normalnie, prawda, my w większości nicujemy na wyspach. Mhm. Oczywiście, jeżeli się człowiek dobrze sprawuje, to tej wyspie niczego złego nie zrobi. No. Żadnej śmieci nie zostawi. I taki dostęp na wyspie to jest bomba rzecz, prawda, Grzesiu? Myśli pan, że w sytuacji, kiedy tych pisów byłoby więcej, to przecież ci ludzie już też by nie mogli gościć, liczyć na taką gościnność. Tak, bo my teraz płyniemy właśnie tak, że są przyjaciele tutaj. Mm-hmm. Właśnie to Zakopane tu, prawda? Mm-hmm. Siostry w Nieszawie przyjęły nas u siebie w tym klasztorze, w tym hotelowym, w tej części tutaj klasztoru i zobaczyli, jak my szanujemy żarcie, prawda? Bo ja zwinąłem wieczorem wazę ze zupą, prawda, żeby jej nikt nie wylał i rano się odgrzejemy i będzie. I potem opowiedziałem, jak my gotujemy i dostaliśmy potok 30 litrów zupy pomidorowej i 5 kg herbatników. Prawda? To trzeba wyjąć. To taki troski, taki kobieciek. I to miało być oznakowanie, które stoi, nie wiem, dla płynących rzek. Tak. I tylko, że oznakowanie kajakowe nie pasuje do oznakowania na Wiśle. Chodzi o to, że to by trzeba było zrobić na dwa typy łodzi. Plastikowe. One mają bezprzewy, jest niebezpiecznie. 119 i inne rzeczy. To jest niebezpieczne, prawda? A drewniane to jest jak lądowanie w Normandii, prawda? I to jest bezpieczne. W związku z tym oznakowanie dla floty drewnianej to jest cumować wszędzie tutaj można i nie ma niebezpieczeństwa na własne ryzyko oczywiście, ale tu jest sklep i tu jest nabytek. Nieodkryty zupełnie klasztor w Herdowie. 12-wieczny, prawda? Nie zauważyłem. 1000 metrów od brzegu. Wystarczy tylko palik umieścić wcześniej. Jest piękny półwysep, oczywiście, jeżeli jest normalna woda. Człowiek cumuje. Jeżeli ktoś się interesuje przyrodą, to sobie pochodzi po półwyspie. Po Grudziądzu państwo spacerowaliście wczoraj.
prawda? Tak. Jak mam pana, panie Jarku, pan raz, piąty raz już jest pan, nie? A tak. Państwu jak się podobało w Grudziądzu? Co robicie? No był ten nie. Co to będzie? No takie coś. Zupa. No. Tak mi się też wydaje. A z czego? No z pomidorówek. Pomidorowa. No pomidorowa. No. To jest lepiej, zrobi pan mi zdjęcie? Pewnie, dajesz. Ja też. Zostańcie sobie wszyscy. Dobra, uwaga. Z brzegu wystąpiły rzeki Bodwa i Galga na granicy z Węgrami, którą trzeba było ewakuować 2000 osób. Dramatyczna sytuacja także w dolinach rzek Szajów. Rośnie fala powodziowa na Wisie rozgraniczającej województwa świętokrzyskie i podkarpackie. W nocy woda zaczęła się przelewać przez Sywały w Sandomierzu. Zarządzono tam ewakuację prawobrzeżnej części miasta. Nie zaczynamy wszystkiego w nocy. Żeby zamanifestować ten związek flisaków z żeglugą kiedyś na rzekach uprawianą. Warto popatrzeć, widzimy także flagi francuskie, widzimy piękne ubiory flisaków. Powitajmy flisaków tu na Motławie. Są z nami, przypłynęli specjalnie z południa. Przygnała ich niewątpliwie fala powodziowa, co zrobić? Rzeka nabrała takiego tempa, że udało im się przyspieszyć i płyć, choć pierwotnie planowali dopiero na jutro, zgodnie z harmonogramem przybycia. Tak właśnie wyglądały te łodzie, płynęło aż od źródeł Wisły. Pięknie ubrani, specjalnie, jak widać, tradycyjne ubrania flisaków. A flisacy to przecież najstarsi rodzicy, starające drzewo z południa, a jego rzekami. Damy kolejnym żeglarzom.
Mm-hmm.